Chłopcy, bardzo serdecznie w sali widowiskowej w Zebrzydowicach. Jest tu jakieś sprzężanie, nie wiem dlaczego, ale tak może jest już lepiej. Na przedstawieniu teatralnym, wykonaniu grupy teatralnej z Markowic Górnych jest spektakl pod tytułem Tajemniczy Ogród według książki pod tym samym tytułem. Przed nami dziewczęta z grupy teatralnej Markowic Górnych. Będziemy ich przedstawiać po występie i po występie również przedstawimy prowadzące instruktorki tej naszej grupy, bo przed naszym spektaklem wszystkie dziewczyny mówią, że mają straszną wielką tremę. Nie wiem, czy to było dlatego, że pani dyrektor szkoły jest, serdecznie też witamy, ale myślę, żeby te dziewczyny zmobilizować, zdopingować, gromkie brawa by się przydały, więc zapraszamy i oddaję mi głos. Z czego przybywam, tu z kim
Nie widzisz? Uczę się skakać. Marta, pokojówka wujka Archibalda, dała mi skakankę. Przechwalała się, że umie na niej skoczyć nawet 100 razy. Chciałabym to zobaczyć, ale nie, na pewno się uda. 1, 2, jestem na dobrej drodze. Nie wiem, że ci się uda, tylko musisz być wytrwała i często musisz ćwiczyć. Chyba masz rację, teraz muszę odpocząć. A co tam jest? Ogród. Ale ta furtka jest zamknięta. Jest zamknięta od ponad 10 lat. I zgodnie z życzeniem pana Archibalda nie wolno jej otwierać. Ale dlaczego? Dlaczego? Strasznie dociekliwa z ciebie panienka. Powiem ci, bo bardzo przypominasz mi twoją ciocię. A jaka ona była? Była najpiękniejszą i najmilszą osobą na świecie. Kochała to miejsce. Lubiła pracować w tym ogrodzie. Wiem to, bo często pomagała mi. Pan Archibald był z nią bardzo szczęśliwy. Ciocia umarła w tak młodym wieku. Czy wiesz dlaczego? Nie. Był piękny dzień. Państwo pewnie przyszli do ogrodu. Pan Archibald puszczał żonę na huśtawce. Uwielbiała to. Nagle nadeszła burza. Piorun uderzył w huśtawkę. Pani Craven spadła z niej. Tej nocy urodził się Colin. Pani William robiła wszystko, by wydać go na świat, jednak zmarła wkrótce potem. Biedny pan Craven po tym wszystkim przyszedł do ogrodu tylko raz, po to, by go zamknąć. I od 10 lat nikt tam nie zaglądał? Nikt. Ciekawy, jak tam jest teraz. Nie wiem, ale kiedyś był to piękny ogród, pełen niezwykłych zapachów i kwiatów. Chodź, odprowadzę cię do domu. Pokażę ci, gdzie mieszka.
Przyszedł. Przyjacielu, mój sekret znam ci. Co noc przychodzą do mnie te tajemnicze sny. W nich chodzę po ogrodzie, przyjaciół wielu mam. Samotność jest mi obca, bo nikt tam nie jest sam. Tam mieszka tylko szczęście i ja tam mieszkać chcę. Czy znajdę takie miejsce, o takim miejscu śnię. Naucz mnie kochać świat, naucz garściami brać szczęście, co mieszka w snach. Chcę poznać jego smak. Naucz mnie czuć jak ty, mówić językiem twym. Naucz rozumieć mnie, życie, co nie jest sen. Odrabianie
duży. Tarczysza tylko nie szkata, nie szkata tylko ser. Dlatego tajemniczy jest dziwny obóz ten. Wypadłość tajemniczy, zajmiany przez ludzi. Ten tajemniczy poród, czy ze snu się obudzi. Czy różne sny wszystkie dni, czy ma powód ten. Czy może żyć dni się dni, czy tylko zabrał sen. Znalazłam ślady życielem, wśród dawno już pożółkłej łąki. Na różowe małe kielki chciałem wypuścić pierwsze kąki. Nadzieja za tym jakaś jest, nadzieja mieszka w sercu mu. Więc może uda się obudzić życie w nim. W ogrodzie tajemniczy, tarciki i dzieliczy. Gdzie mieszka tylko cisza, gdzie mieszka tylko sen. Dlatego tajemniczy jest dziwny ogród ten. Ten tajemniczy ogród, zapomniany przez ludzi. Tajemniczy ogród musimy go obudzić, 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 obudzić. Thank you.
już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy w naszym ogrodzie. Jak to brzmi w naszym ogrodzie? Jest jeszcze piękniejszy niż był wczoraj. Przyniosłem kilka narzędzi. Pokażę ci, do czego służą. Pamiętasz, jak opowiadałam ci o wrzaskach, które osłodzą się w posiadłości? Wczoraj było podobne. Gdy pani Medek zdrzemiała się, poszłam sprawdzić, kto tak hałasuje. Okazało się, że te dzikie wrzaski pochodzą z pokoju syna wujka Archibalda, Kolina. Nikt wcześniej nie mówił mu, że mam kuzyna. Dziki, czy ty wiedziałeś o Kolinie? Czy wiedziałem? Co? Nie udawaj się, nie wiesz, o kim mówię. Poznałam go. Jest inny jeszcze. Ma policzki białe jak śnieg. Większy niż te włoski. To są koszanki. Proszę ją poznać tak. Będzie lepiej raz. Nie umie chodzić. Boi się też, że jak dorośnie, zostanie garbaciem. Myśli, że jego ojciec go nienawidzi. Bo jego matka, a ukochana żona wujka Archibalda, zmarła tuż po porodzie. Dziki, czy ty myślisz, że ojciec go nienawidzi? Nie, nie wolno mu tak myśleć. Nikt ci do zdrowia trafił się takimi myślami. Gdyby był tu z nami, mógłby czekać na pojawienie się pączką pieśni, a nie zadręczać się smutnymi myślami. Chyba masz rację. Tak, Colin musi przyjść do ogrodu i poznać prawdę, że to ten upadek z huśtawki, a nie Colin, był przyczyną śmierci jego matki. Przywieźmy go tutaj. Nie będzie to takie proste. Pani Medlock i doktor Craven strzegą go pilnie. Mówią, że robią to w trosce o zdrowie. Ale mnie się wydaje, że chodzi o zupełnie coś innego. Myślę, że oni nie chcą, aby on wyzdrowiał. To tym bardziej musimy coś zrobić. Pomożemy chłopcom, a tym dwojgu pokrzyżujemy plany. Poczekaj, coś spróbuję załatwić. Thank you.
krzyż jeszcze nie. Nigdy go tu nie ma. To nieprawda. Proszę bardzo, znowu mi się sprzeciwiasz. Ja rządzę tym domem. A już wkrótce wszystko tu będzie należeć do mnie. Na zawsze. Pani Nero? Ojcze! Wujku Archibaldzie! Drogi Archibaldzie, mamy tu poważny problem. To nieznośne dziecko naraziła życie Kolina na poważne niebezpieczeństwo. Tak, mamy tu poważny problem. To nieprawda, nie jest problem. To właśnie Mary pomogła mi wrócić do zdrowia. Meredith i ten obóz. Ten obóz jest zaczarowany. Widzę, Kolinie, widzę na własne oczy. Ufałem i wierzyłem wam. Ależ, panie Craven, żerowaliście na moim nieszczęściu i rozpaczy. Stanęliście między mną a moim dzieckiem. Archibaldzie, chyba nie podejrzewasz, że mam coś wspólnego z tym wszystkim. Przykro mi to mówić, ale myślę, że pomagałeś pani Meta. Zawiodłem się na tobie, bracie. Wynoście się stąd oboje. Wynoście się natychmiast. Bo jestem pewien, że inspektor policji chce zadać wam kilka pytań. Prosimy dziewczęta jeszcze raz na scenę. No chodźcie, panny, pokażcie się jeszcze raz. Ja proponuję... Proponuję się pokazać, że dziewczyna się przedstawiła, bo chłopaków nie ma w Maklowicach, są same dziewczyny. I może tak po kolejności, co? No od koleżanki zaczniemy. Przedstaw się, proszę, może dam ci mój mikrofon. No powiedz, jak się nazywasz i co grałaś, jak powiem. Jestem Licia Kraciak i grałam
bada. Dziękujemy artystom bardzo. Bardzo pięknie się dziewczyny grały, a całość przygotowała pani instruktor Magda Gut. Pani Magdę poprosimy, pani Fejda. To jest ta część artystyczno-muzyczna, a pomagała jej pani Monika Bury. Pani Monika, prosimy. Te dwie młode panie, nawiasem mówiąc, z instruktorki Gminy Kultury w Zabrzydowice, pani Monika, kierownikiem świetlicy w Machlowicach Górnych, razem zrobiły tę dekorację. Pomagali również rodzice, z tego miejsca też również dziękuję wszystkim rodzicom, którzy się do tego przyczynili. I myślę, że to jest początek wspaniałej zabawy. Życzę nam dziewczyny, wszystkim dziewczynom, wszystkiego dobrego i na... No i także sukcesy w tym kierunku, bo wydaje mi się, jestem tego pewna, że było bardzo pięknie. Dziękuję wam bardzo za to. No i do zobaczenia na kolejny spektakl, tak? Dziękujemy. Za przybycie i zapraszam na kolejny spektakl, który przygotują dziewczyny, ale to już pewnie w następnym roku szkolnym. Może przed słuchami jeszcze coś. Dziękuję bardzo, a zapraszam na kolejne imprezy, jakie Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach do państwa przygotował i dla dzieci. Wszystkie, jeżeli chodzi o akcje lato, będzie informacja w wiadomościach nad Piotrówki. Cóż, już sprzęża i sprzęża. No i oczywiście na Wianki, w tym roku Wianki 1-2 lipiec, 2 lipca, oddział zamknięty o godzinie 20, koncert. Wstęp jest wolny w tym roku na Wianki, więc serdecznie zapraszamy 1 na godzinę 18 do godziny 4 rana, a 2 mikrofon dla wszystkich od 14 o godzinie 17 zespół pieśni i tańca Ziemia Cieszyńska na Amfiteatrze, a o 20, jak już wspomniałam, oddział zamknięty. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasze imprezy. Do zobaczenia.